Dariusz Marchlewski, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Po raz kolejny na polach Grunwaldu pojawiła się spora liczba młodych biegaczy. Co tu się dzieje, proszę powiedzieć? Poproszę... Impreza ogólnopolska, zasięg ogólnopolski, rozwijamy się. W związku z tym przeskoczyliśmy etap wojewódzki. W tej chwili stawiamy na to, żeby nasza impreza na polach Grunwaldu była znana w całej Polsce. Zapraszamy młodzież z całej Polski. W związku z tym obecność w tej chwili na tych polach młodzieży i z zachodniopomorskiego, i z pomorskiego, kujawskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, Podlasia. To są dzieci, które tutaj przyjechały, żeby pobiegać, a przy okazji zapoznać się z historią Bitwy Grunwaldzkiej. To jest magiczne miejsce. Tu każdy Polak powinien być. I moim zdaniem tak powinno być, a zrobię wszystko, żeby tak właśnie było. To proszę powiedzieć, jak nazywa się ta impreza? Ogólnopolskie Biegi Grunwaldzkie. To jest pierwsza edycja. Pierwsza edycja. Kiedy należy spodziewać się następnej? Za rok o tej samej porze, mniej więcej. Czy oszacowaliście liczbę uczestników? Około 1400. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, około 1400 uczestników. To chyba największa z dotychczasowych impreza na polach. Na razie jest to największa, ale myślę, że jesteśmy dopiero na początku. Docelowo myślę, że jeżeli będzie chciało wziąć udział w tej imprezie 5000 zawodników, też na tych polach się zmieszczą. A proszę powiedzieć, jak współpracuje się Wam z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem? Wspaniale. Tak, to jest wzorcowa współpraca Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej z siedzibą w Sembarku. To są ludzie, którzy... To są profesjonaliści. To są profesjonaliści. To są ludzie, którzy znają się na tym, co robią. I naprawdę robią to wspaniale. W związku z tym tylko dzielimy się właściwie zadaniami, co, kto i tak dalej, a naprawdę korzyści z tego mamy obopólne. I jedna i druga organizacja mamy z tego korzyści i obyśmy mogli tak współpracować dalej.